Wizja Świeradów Zdrój to twoje źródło informacji. Kopalnia Świętego Jana w Krobicy to jedna z najstarszych kopalń w Polsce, gdzie rudy cyny i kobaltu wydobywano w XVI wieku. Wąskie i barwne korytarze, surowość trasy, kopalniany mrok oraz przewodnicy pełni pasji i miłości do tego magicznego miejsca przybliżą wam fascynującą historię kopalni i górnictwa. Dzisiejsze wydarzenie ma na celu prezentację kopalni, oczywiście przedstawienie dla środowiska przewodników, biur podróży, organizatorów turystyki, żeby zapoznali się z obiektem, zaprezentowanie tego, no oczywiście co za tym idzie, większa ilość turystów, żeby przybywała do nas, do naszego obiektu, zarówno latem, jak i zimą, bo przez cały rok obiekt jest czynny. Kopalnia Świętego Jana w Krobicy. Jedna z najstarszych kopalni w Polsce, obowiązkowa sudecka atrakcja, górnicze dziedzictwo Dolnego Śląska, niedoceniana perła Gór Izerskich, wzbudzająca zachwyt każdego odwiedzającego. Na tych rycinach, na wprost, mamy kilka faktów bardzo ważnych dla tej kopalni, bo niejaki doktor Maziarz, który pracuje w KGHM-ie, jest doktorem na Politechnice Wrocławskiej, ale przede wszystkim jest miłośnikiem historii górnictwa. Tak, on też sztolnie też tam eksploruje, bo jeszcze tam wspólne jakieś projekty będziemy teraz wiosną realizować. On przyjechał tutaj, bo musimy sobie powiedzieć, co tu było dalej. Kopalnię Święty Jan w Krobicy można zwiedzać i doświadczać na wiele sposobów. Niezwykłe miejsce i kopalniany mrok ukażą podziemne piękno wszystkim spragnionym przygód, żądnym poznania zaskakujących historii, legend i opowieści minionych epok, krążących po terenach Pogórza Izerskiego. Znajdujemy się w obrębie dwóch dawnych kopalń z XVI i XVIII wieku. Pierwsza kopalnia, do której wejdziemy, to kopalnia Święty Leopold, okolice 1770 roku. Druga kopalnia to Święty Jan, 1576 rok. Najstarsza część wyrobisk, którą będzie można dzisiaj oglądać, ma około 450 lat. W tych kopalniach, nie wiem czy już to wiecie, wydobywano cynę oraz kobalt. To jest dość nietypowy target górniczy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, bo dawniej interesowano się kruszcami, ale akurat cyną i kobaltem nie wszędzie. Tutaj mieliśmy do czynienia z jednymi z największych złóż kobaltu dostępnych na tamte czasy w Europie, bo wydobywano jeszcze w Saksonii i bodajże w okolicach Florencji, natomiast większość europejskich dostępnych złóż znajdowała się właśnie w obrębie Śląska, dzisiaj byśmy to nazwali Dolnego, oczywiście nie tylko na części polskiej, ale też na części dzisiejszej czeskiej, bo to zagłębie górnicze dość mocno się tutaj rozgałęziało. Więcej nie będziemy wam zdradzać, aby poznać i zobaczyć, więcej musisz odwiedzić kopalnię Święty Jan w Krobicy.